Witajcie, witajcie, to znowu ja, Gurel Graj. Witam was w kolejnym odcinku z gry Graveyard Keeper. Tak, i co dziś będziemy robić? Dziś... postacie. Dobrze, skoro pamiętam, chodźmy, gdzieś tutaj był chyba miód do zdobycia. Bodajże tutaj na którymś drzewie był miód. Tak, tu są dwa. Może troszkę stracimy HP, bo nas chyba ugryzą. Tak jest, ale to trudno. Odrobimy sobie to kiedyś. Dobra, popatrzmy sobie jeszcze na to przejście. Oczy ścieżkę. 10 klinów. Deska i proste części żelazne. Tu mamy jeden kamień, weźmy go oczywiście do domu przy okazji. No i co, gramy dalej w Graveyard Keeper. Symulator grabarza. Co prawda dalej nie mam tego, ale w sumie jako chodzi o ten olej, że nie mam tego oleju. Dobra, co tam było potrzebne? 10 bodajże klinów. Gdzie się robiło kliny? Polano opół, to nie. Kliny. Jest. Czyli potrzebne jest nam jedno polano. Okej, wykorzystaj to. Drewniany klin, 10. I dzięki temu możemy zrobić tam, oczyścić tą ścieżkę. W sumie coś pamiętam, że tam było coś fajnego za tą ścieżką. Okej, pracuj. Troszkę to zajdzie, schodzi. Okej. I teraz co? O, właśnie. Zastanawiam się, ile kłód mógłbym wyciągnąć z tego wielkiego drzewa, gdybym tylko nigdy się nie zmęczył, byłbym super silny. Duży tartak. Niestety nie możemy jeszcze tego zrobić. Idzie wieczór. W sumie mógłbym tutaj poczekać na... O, właśnie jest. Są. Okej. Przylecisz do mnie, czy nie? O, za mało energii. Okej. On sobie tam zostanie. W sumie moglibyśmy coś zjeść, ale w związku z tym, że trochę mi ubyło HP i energii, chodźmy się przespać. Następny dzień to będzie dzień kupca. Co ja potrzebowałem dla kupca? Zaraz zresztą zobaczymy. Postacie. Kupiec jest. Przynieść kupcowi zezwolenie na handel, by rozkręcić interes. Tego na razie nie zrobimy. Kupiec potrzebuje lekarstwa na swoją klątwę. Aha, czyli musielibyśmy iść pogadać z wiedźmą. Tylko wiedźma potrzebuje znowu garnka. Jak to rozwiązać? A gdybym wziął na przykład, aha, dobra, zrzućmy te skrzydła. Czekajcie, ja muszę być tak, wyjdź tu, do tej skrzynki zrzućmy deski, polano, piasek, glinę, kurze jaja, to zostawimy tam w środku, to tam, to tam. Okej.
Wziąłbym, tak, rzućmy tak, buraka może bym zostawił, 18 marchewek, 50 marchewek, więc ja bym może zostawił sobie te 18, bo nigdy nic nie wiadomo. 18, ok. 50 bym wziął. Kapustę. W sumie kapusta jest dobra tam na tą 35. Weźmy sobie odłóżmy 15. Buraka bym wziął. Zboże. Mąki mamy 11. Zboże weźmy. Aha, no dobra, bo tu już nie ma gdzie przełożyć. To zboże odłożymy. Nie, tu miałem iść. Tu. O, są pędraki. Okej, okay, czyli tak. Tu mogę zostawić 20 zboża. I myślę, że to można. Dobra, tu zrzućmy jeszcze to, zrzućmy torf. Okej. Okay. Jajo kurze jeszcze by pasowało zrzucić, zostawić w domu. No trzeba się przygotować, tak? Chcę zarobić trochę pieniędzy. Zrzućmy te proste części, złożone części. To jest do żarcia. Miód jeszcze mogę zostawić i jajka w domu. Tylko, że tam nie ma miejsca, więc chodźmy do tej skrzynki. Zrzućmy to, zrzućmy to. A nie, nie, czekajcie. Miód weź. Jak pójdziemy tam, to możemy zaglądać do tego diga. Wrzuć jeszcze raz, dwa, pięć miodów potrzebował. Ok. W sumie te porzeczki. Dziewięćdziesiąt trzy, weźmy 50. Okej. Dobra. Myślę, że jesteśmy przygotowani na to, żeby iść i coś gdzieś pohandlować, bo potrzebna jest nam kasa. I po to, żeby kupić jakieś te zezwolenia, niezezwolenia na prawo obywateli i tak dalej. Co prawda jest kupiec, do kupca też możemy zaglądnąć, czy coś będzie chciał kupić, czy nie. Zobaczymy, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Pierwsze skręćmy do rolnika, bo rolnik na pewno będzie chciał, a rolnik jeszcze nie wyszedł. Boże święty chłopie, jak ty długo śpisz. Okej, okay, porzeczki, jabłek nie można, nie. Jest rolnik, rozmawiaj, handluj, panie, przyniosłem ci 50 marchewek, okej, okay. Kapusty i buraki, pięknie. Coś żeśmy sprzedali, coś zostało jeszcze, aha, zboże. A zboże ciekawe, czy tam nie można sprzedać u góry. Nie wiem, czy tu ktoś jest, czy nie. A co to jest to w ogóle? Grób? Ciekawe, ciekawe, okej. Okay. Witaj, młyn jest zepsuty, przykro mi. Jeśli musisz coś zmielić, udaj się lepiej do miasta. Wielka szkoda, ale nie mam nic do zmielenia. Mieszkam na cmentarzu, grabarzu, miło ci poznać. Mam trochę starych zapasów, które mogą ci się przydać. Handluj. Aha, dobra, mąkę ma, ale czemu my nie możemy mu sprzedać? Ło, krótki śpis. Mąka. Nie, wiesz co? Podziękuję.
No niestety, ale to myślę, że to kupię trochę więcej, ale to strasznie dużo kosztuje, Boże Święte. Dobra, jest kupiec. Kupiec, powiedz mi, czy ty coś ode mnie kupisz? Handluj. Nie, niestety nie, ale masz nasiona winogrona i masz nasiona winogrona. Wziąłbym 4. Okej. Teraz tak. Chodźmy do handluj. Mogę ci sprzedać plasterki buraka. One są po 11, ale za 5 to jest 51. Myślę, że zostawimy sobie to. Mietek chciał piwo. No bo wiecie co? Sprzedajmy te plasterki buraka. Może się podniesie trochę i kupmy coś, co byśmy kamień teleportacyjny. Kufel piwa, kufel piwa. Miska kiszonej kapusty za 25. Weźmy dwie. Co tu jeszcze masz? Masz chlebki, omlet. A weźmy jeden omlet. No, trzeba będzie przychodzić tu częściej, żeby podnieść z nim te statystyki i rozmawiać. Ar, pech, dzisiaj nic z tego. No dobra. Idzie wieczór. Mam nadzieję, że dojdę do tego diga, bo mam chyba ze sobą. Tak, mam miód. To chyba już było tutaj, mi się wydaje. Jest. Ding dong, bing, bang, bong. Kopię ja kopię. Nie wiem, co ten gościu w ogóle, ale ma zadanie wykonane. Dostałeś miód. Cud, miód. Co z tym przepisem na ciasto? Pamiętaj tylko, że ciasto nigdy nie jest za słodkie. Słodycz sprawia, że postrzegam rzeczy w innych barwach. Wiele można w ten sposób wynieść. Odblokowano nową technikę i otrzymano ciasto. Handluj. Co tym olej nasiona kanopi? Panie, 4 bierzemy. Konopie, olej z nasion, olej z nasion. Czekajcie, olej z nasion. Wykonano prasa do winogron. Wykonano prasa do winogron. A weźmy jeden olej. Ciekawe, czy to nie będzie dla osła. Mamy? Mamy. Okej. Okay. W sumie można powiedzieć, że ta gra jest taka, że kurde, gdzieś się przejdziesz, myślisz, że nie wiadomo, czy coś załatwisz, ale jak się przygotujesz, to idzie coś ugrać w ten sposób. Babo, z tobą nie można pogadać, okej. Czy dziś jest dzień kupca, jutro jest dzień żmija, tylko że ze żmijem, mam znaleźć klucz, tylko pytanie, gdzie ten klucz będzie? Szczerze powiedziawszy. Ale skoro to ma być klucz grabarza, próbowałem porozmawiać z biskupem, ale biskup nic o żadnym kluczu nie wspominał. Więc ten klucz musi być gdzieś. No w sumie, szczerze powiedziawszy, to nie wiem gdzie. Wykonaj, dobra, zróbcie się te zasadź. Gotowe. Gotowe, gotowe, okej, okay. Coś tam zasadziliśmy, gotowe, zasadź,
Dobra, zasadź 3-3-3. Dobra, czekajcie, a teraz tak. Aha, ja mam nasiona winogrona przy sobie, czyli nie mogę dalej tych nasion zasadzić. Co byśmy tu rzucili? Tak, sztabkę na pewno rzucimy. Mam tych sztabek już 29. Dobra, skoro jesteśmy już tutaj, chodźmy do osła. Czy ten olej się nada? Jest doskonale. Wreszcie odpocznę od tego skrzypienia i będę w stanie rozwijać swoje teorie, jak i w sposoby walki o sprawiedliwość społeczną. Wszystkie szczury na nabrzeżu stoją po mojej stronie. Okej. Chodźmy. Mamy ciało. 100%. Umieść sekcja. 3 na 3. Wytnijmy krew. Co byśmy jeszcze mogli wyciągnąć? Możemy wyciąć mięso. Najwyżej to ciało wyrzucimy. Mózg, skóra, tłuszcz. Skóra się przyda, będzie na papier. Kość. Właśnie, kość. A dobra, wytnijmy z gościa wszystko, co można. W sumie nie mamy tutaj pnia. Pień by się przydał. Serce. Jelita. Błąd chirurgiczny, okej, no, trudno się mówi. Bez łuki. Może i byłeś ładny, gościu, a w sumie miał 3 na 3, także trzeba byłoby naprawdę ładnie coś powycinać, żeby wyrzuć zwłoki, okej. I teraz tak, teraz będzie bardziej żmija, ale ze żmijem nic nie zrobimy. I teraz tak, czy jest tutaj możliwość zbudować pień? Stanowisko preparowania stół. Czemu ja nie mogę rozmawiać? Mam, gdzie jest latarnia morska? Gdzieś niedaleko, pomyślmy, kurde, blaska, nie pamiętam. Irytujące te wszystkie pytania. Nie jesteś zbyt fajnym przyjacielem, wiesz? Wstecz. Odejdź, do zobaczenia później. Wytnij. Tu też belka potrzebna, niestety. Ale szczerze powiedziawszy, przydałaby mi się tu skrzynka. Bo... Sekcja brak zwłok. Pusty stół sekcyjny. Ale czekajcie, no to jest wszystko to samo. To co ja zrobiłem? Drugi stół sekcyjny? Czy to już tak było? Nie pamiętam. Stół do preparowania. Stół. No dobrze. Chodźmy. Musimy tak, zrzucić to wszystko. I teraz tak, w związku z tym, że jest dzień żmija, dobra, czaszkę jedną sobie zostawię. Okej, okay. Miska kiszonej kapusty, to mam wszystko do jedzenia. Tu mam porzeczki, więc porzeczki. A właśnie, czemu ja nie sprzedałem? A zresztą, przecież nikt nie chciał pożyczek, ani rolnik, ani... No dobrze, to ja muszę zrzucić wszystkie te pożyczki tym oto sposobem. Roztwór chaosu.
Weźmy ten roztwór chaosu. Użyj zniszcz. Czyli nie da się rady z nim nic zrobić. Dobra, to niech se tam siedzi. Ale szczerze powiedziawszy, przydałoby mi się. Co prawda mamy coś takiego jak pień, ale wiecie co? Na razie pomysł mam taki, póki wstaje dzień. Ja bym sobie zasadził już te winogrona bytni. Złożone dwa opoły i 10 drewnianych klinów. Dobra. Popatrzymy do skrzynki, co mamy. Myślę, że uda się nam to zrobić. Dwa opoły. Dwie złożone. I trzeba jeszcze zrobić, dobra. Użyj. O. Widzieliście? Prawie cała energia za dwie galaretki, żeśmy dostali. Okej. Jest fajnie, jest super. Dobrze. Czekaj, czy będzie można zasadzić. Tak jest. Czyli pierwsza winogrona. Odkopiemy to wszystko. I myślę, że powoli będziemy prowadzić do tego, żeby chociaż w sumie nie jestem pewny, jak to tam było z tymi winami, ale bo tu musicie wiedzieć też, że dużo jest takich zadań, gdzie trzeba zrobić jakieś tam jedzenia lub złapać ryby lub nie wiem, wino zrobić, piwo właśnie z różnymi, jakby to powiedzieć. Są trzy rodzaje jakości, czyli brązowe gwiazdki, srebrne gwiazdki i złote gwiazdki. Czyli po prostu złota gwiazdka jest jakby największa, najlepsza jakość, tak? Okej. Dobrze. No jeszcze żelazo wpadło. Pięknie. Punkty wpadają, samo się przepala, samo się przetapia. Co byśmy mogli tutaj rzucić? W sumie to nic. Krew jeszcze mam przy sobie, nie wiem po co mi ta krew. Tu jest krew? Tak, okej. Czaszkę sobie zostawimy, bo się przyda do astrologa. Tak, i to jest najlepsze właśnie w poprzednich odcinkach nazywają go czarodziejem, czarownikiem, latarnikiem, a okazuje się, to jest astrolog. No. No niestety. Okej, i teraz tak. Co byśmy mogli zrobić? Osioł pojechał, dostał, tu mamy grzyby, możemy zebrać grzyby. Grzyby się przydadzą. Nie kwiatka. Grzyba chciałem. Okej. Grzyby też fajnie dają. Co znowu przyjechał? Boże Święty. A, jemu teraz trzeba będzie dawać marchewki. Właśnie. Chodźmy, popatrzmy, jakie to ciało wylądowało. W sumie 3 na 3. Znowu takie samo. Ekstraktować krew. Zjedz może. Pięknie, mamy całą energię. Ok, usuńmy tak. Usuńmy tłuszcz. I co jeszcze byśmy mogli? Błon chirurgiczny.
Twój brak doświadczenia jest ewidentny. Zabieg się nie powiódł, a ciało zostało pokiereszowane, co obniżyło jego jakość. Co jeszcze byśmy mogli wyciąć? Wytnijmy mięso. W sumie wycinajmy wszystko na razie, bo póki robimy te błędy chirurgiczne, a wiem, że ja potem chowałem takich ludzi, przepraszam, kiedyś jak grałem, wiem, że był problem z tym, że potem było ciężko dojść do tego, do tej jakości cmentarza, więc ja bym się tutaj nie przejmował, po prostu kiedyś się przejmowałem, tak, że przywieźli mi gościa i co to z niego wyciąć, żeby było jak najlepiej i tak dalej. Dobra. Gościu, masz 4 czerwone czaszki, ani jednej białej, jesteś bardzo grzeszny. A czekajcie, co to się mi łączyło, jakiś... Aha, chyba do spania, że jestem powolniejszy teraz, mi się wydaje. Dobrze, ale w związku z tym chodźmy spać, odnowimy sobie energię i tym sposobem zakończymy odcinek. Śpi. Śpi, mogę się obudzić, ale wolę, żeby to doszło do końca, ta energia. Wstaje poranek, dziś jest dzień wdzięczki, trwa zapis. Czuję się świeżo. Witamy, panie grabarzu. Ok, w związku z tym, że był zapis, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Szczerze powiedziawszy, nie patrzę na to, ile gram dni w grze, ale tak gdzieś 25-27 minut teraz akurat wyszło nagrania. Tak gdzieś do 30, także mam nadzieję, że się podobało. I pchniemy dalej. Zobaczmy, co dalej będziemy robić. Dalej. Trzymajcie się, cześć!